Siemanko, witam Was znowu w mojej trolowni. Dzisiaj trening numer 3, tak zwany C. Nie będę robił dzisiaj martwego ciągu, dlatego że tydzień jest, no wiadomo jaki jest. Jest po trochę głupi i nie mam czasu na treningi, więc zrobiłem wszystkie treningi praktycznie pod rząd, czyli dzień za dniem, bez żadnego dnia przerwy. I dlatego martwego ciągu nie chcę wykonywać, żeby się po prostu nie dojechać za bardzo. Żeby ta regeneracja była lepsza, zależy mi bardziej na klatce piersiowej, że na tej sile niż żeby globalnie szła. No nie. Chociaż w następnym tygodniu na pewno będę wykonywał ten martwy ciąg. W tym planie, jak go wykonuję, to są 3 serie po 8 powtórzeń z dokładaniem ciężaru. Wiadomo, martwy ciąg, te ćwiczenia akurat lubi ciężary, więc tutaj też trzeba dodawać i też zyskujemy. Tylko wiadomo, nie możemy też się zajeżdżać. No nie możemy wykonywać w tym planie dzień za dniem, tak jak ja to teraz zrobiłem, ale no, mam nadzieję, że to będzie w tym okresie treningowym, w tych moich założeniach, jako jedyny i ostatni taki tydzień, jaki był. Chociaż nie wykluczam, bo życie jest nieobliczalne, więc to różnie może być. Spoko, już jestem po rozgrzewce, więc lecimy z pierwszym ćwiczeniem, a dokładnie z dwoma. To będą ćwiczenia łączone. To będzie zwykłe ściąganie górnego drążka do klatki piersiowej i takie facet pull, ale troszkę inaczej, można powiedzieć z dodatkiem wyciskania kubańskiego, rotacji kubańskiej, coś w tym stylu. Takie pół na pół, trochę pomieszane te ćwiczenie, dokładnie nie wiem jak ono się nazywa. Wygląda ono w ten sposób, ten i w ten sposób lecimy. Robimy, to akurat wykonuję z gumą, mam nadzieję, że będziecie to dobrze widzieć. Dobra, te ćwiczenia wykonuję po 4 serie, po 10 powtórzeń, więc lecę z nimi, a wy patrzcie. Mam nadzieję, że było dobrze widać. Na tych dwóch ćwiczeniach skupiam się, żeby jak najbardziej pracować łopatkami, bo na tym mi najbardziej zależy, żeby te łopatki dobrze rozbudować, dobrze siła na nich siadła, żeby one były fajnie sorki. Trochę oddechu złapię, zaraz będę znowu pierdzielił. No, wracając do tematu, żeby te łopatki dobrze były trzymane przy wyciskaniu, żeby odbijało się to dobrze na sile na klatce piersiowej. Jak będzie, zobaczymy za jakiś czas. Mam nadzieję, że wszystko siądzie elegancko. Więc co? Widzimy się zaraz w następnych ćwiczeniach. Ja robię jeszcze 3 serie takie. Więc co? Za sekundę się widzimy. Dobra, lecimy z kolejnym ćwiczeniem łączonym. Będzie to wiosłowanie i narciarz razem połączone. Pamiętajcie, że plecy lubią pracować na dwóch płaszczyznach, czyli pionowo i poziomo. I zawsze wykonujcie w ten sposób plecy razem, łączcie to albo wykonujcie tyle samo ćwiczeń na poziomie i pionie. Jak widzicie, przyszedł mój mały pomocnik, będzie ze mną trenował, no nie? Teraz. Dobra, ale posuń się, ja lecę ze zestawem i
Tak, widzieliście. To jest w sumie drugie ćwiczenie, albo kolejny zestaw. Czemu łączone? Szkoda mi czasu. Poza tym lubię bardziej odczuwać to na mięśniach. Jak one są połączone, lepiej to odczuwam po prostu. Fajnie mi się w ten sposób trenuje. Dobra, widzimy się zaraz na kolejnym ćwiczeniu. Mało lat się rozgrzewa, więc no, też nie ma, że boli. Ale czemu mało lat? A co, dużo lat jesteś? No. Dobra, rób rozgrzewkę. Rób rozgrzewkę, młody. Lecimy z następnym ćwiczeniem, w sumie już ostatnim. Będzie to uciskanie francuskie na ławce skośnej, nie na płaskiej. Czemu nie na płaskiej? Bo na płaskiej jak leżymy, to przeważnie mamy komprosty i robimy w ten sposób. A jak położymy się na skosie, to czyli bardziej rozciągniemy triceps, czyli łokieć będzie dalej od tułowia i będziemy bardziej korzystać z tego ćwiczenia. Będę to robił niezależnie, czyli na sztangielkach, nie będę robił to sztangą, po sztanga. Ma to do siebie, że silniejsza strona przyjmuje inicjatywę i ta słabsza strona zawsze zostaje słabszą. Dlatego wolę robić to niezależnie, czyli na hanklach. Dobra, lecimy z tym ćwiczeniem. Stawię Wam napisy, ile powtórzeń, ile serii robię, bo nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, bo już zapomniałem. I stawię, że i będzie wszystko w porządku, nawet jak mówiłem, to będzie wiadomo. Dobra, lecę z tym. Nie ma co czekać. A trochę ciepło mi się rozrzami zrobiło. Dobra, to by było na tyle. Tam piszcie w komentarzach, co chcecie dalej obejrzeć. Jak chcecie jakieś ćwiczenie, żeby wam wytłumaczył, dlaczego je wykonuję, to nagram osobny filmik do tego. Co jeszcze? Zostawcie tą łapkę, lajka. Nie wiem. Jak wam podobają się takie filmy, to wiadomo. Subik też fajnie, jakby wleciał. O tych, co mnie jeszcze nie znają, ci, co mnie znają. To zostańcie dalej, zobaczymy, czy mi się uda. Dobra, lecę, trzymajcie się, pozdro i atak!